Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Marcinem Hagmajerem. Witam panie Marcinie. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie Marcinie, rozmawiamy w dniu 6 czerwca. Jest to 79. rocznica, jak to niektórzy mówią, początku okupacji Europy. W tym dniu 6 czerwca roku 1944, czyli 79 lat temu, wojska głównie amerykańskie, ale też brytyjskie, polskie niestety, wylądowały we Francji, w Normandii i rozpoczęła się ofensywa, która przyczyniła się do upadku III Rzeszy Niemieckiej, ale równocześnie to było zastąpienie okupacji niemieckiej zachodniej Europy na de facto okupację amerykańską. Pamiętajmy, powstały bazy amerykańskie w wielu państwach Europy. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne. No i zaczął się ten etap, który można powiedzieć, ja bym zaryzykował to stwierdzenie, że trwa do dzisiejszego dnia. Czy pan się zgadza z tym, że skutki 6 czerwca 1944 roku trwają do dnia dzisiejszego? Tak. Tu trzeba, tak jak pan słusznie powiedział, doprecyzować, że to była zmiana okupanta, bo okupacja Europy zaczęła się w 1939, a Europy Zachodniej w 1940 roku. I przez 4 lata była to okupacja niemiecka, kiedy to Hitler budował ówczesną Unię Europejską pod hasłem Federacji Europejskiej. No ale ponieważ polityka imperialna państw anglosaskich, głównie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, w mniejszym już stopniu Wielkiej Brytanii, polegała na tym, że dla dwóch nie ma miejsca na tym świecie hegemonów, więc uznali, że w odpowiednim momencie trzeba ruszyć i w 1941 przystąpili do wojny po stronie Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego oficjalnie, a tak naprawdę po stronie Związku Radzieckiego przeciwko Niemcom i po cichu przeciwko państwom kolonialnym, czyli przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii, bo celem właśnie Stanów Zjednoczonych była dekolonizacja raz i budowa świata neokolonialnego w miejsce tego, czyli nie było celem tutaj wyzwolenie świata, tylko zmiana sposobu zarządzania z kolonializmu na neokolonializm i oczywiście zniszczenie największego swojego przeciwnika, czyli Imperium Brytyjskiego, no i rodzącej się potęgi III Rzeszy Niemieckiej, wcześniej Cesarstwa Niemieckiego w czasie I wojny światowej, ponieważ Niemcy szły w górę, choć już nie tak szły w górę w czasie II wojny, jak w czasie I wojny, to trzeba przyznać, że tam potencjał sterowniczy był znaczy nie tyle znacznie, ale był większy, około 16% wobec ponad 14% III Rzeszy w okresie II wojny światowej, przy 38% Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. No i uznali, że partnerem najlepszym do tego typu rozwiązań będzie Związek Radziecki i dlatego podzielili świat między przede wszystkim Europę, ale w jakimś sensie również Azję, między Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, ponieważ Związek Radziecki jako ten system tam wówczas 7-procentowy, niecałe chyba nawet 7% miał, był idealnym partnerem do takiego rozwiązania. Stany Zjednoczone skonsumowały to, co mogły w tamtym czasie, a nie skonsumowały tego, co nie mogły w Europie Wschodniej. To znaczy, teoretycznie, gdyby udała się ofensywa na Bałkany, którą proponował oficjalnie Churchill, no to pewnie część Europy Wschodniej zostałaby zajęta przez Brytyjczyków, a nie Rosjan. Natomiast no, nie było to zgodne z koncepcją dekolonizacji i podporządkowania sobie Imperium Brytyjskiego, czy raczej resztek Imperium Brytyjskiego przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No właśnie. Czy
forma okupacji jankeskiej z roku, z lat 40., od roku 44 poczynając, pana zdaniem bardzo się zmieniła. No wiadomo, rozwój techniki przede wszystkim to sprawia, że na inne sposoby można kontrolować różne państwa, ich armie, ich gospodarki, ich system polityczny. Natomiast generalnie o to, żeby o wszystkim na naszym kontynencie decydowały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, no to od 79 lat niewiele się zmieniło, chociaż te sposoby ze względów technicznych, tak jak mówię, pewnie uległy zmianie. Co pan sądzi o tym właśnie? Czy to zmienia w ogóle cel i sens tej okupacji? Nie, w żadnym stopniu. Technika to są tylko metody, a cel jest dokładnie ten sam, czyli neokolonializm w wydaniu coraz bardziej brutalnym. Przypomnę, że spuścizna, czy raczej efekty jeszcze, bo tutaj nie można mówić jeszcze o spuścinie, bo dlatego, że to cały czas ma miejsce, niedługo się skończy ze względu na to, że Stany Zjednoczone przestaną być hegemonem i dolar straci pozycję waluty światowej. Natomiast no, przez te, możemy powiedzieć nawet bez obawy popełnienia błędu, nawet 80 lat, bo biorąc pod uwagę inwazję na Sycylię i południowe Włochy, no to już mamy 80 lat, tak? 43 rok, to się zaczęło w roku 43. Więc w 44 i 5 zostało tylko sfinalizowane. Natomiast oczywiście efektem jest mocna deindustrializacja Europy, drenaż mózgów, czyli wysysanie najlepszych kadr naukowych z Europy Zachodniej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, no i oczywiście propaganda neomaltuzjańska depopulacyjna i propagowanie jankeskiego sposobu życia, czyli tak zwanego American Dream, czyli de facto cofanie ludzi do poziomu neandertalczyków, dlatego że to jest, no, to jest subkultura, to jest antykultura, jakby niektórzy powiedzieli, co jest obliczone na to, żeby obniżyć poziom edukacji, nauki w państwach podbitych. I oczywiście, żeby anglosaskie, głównie właśnie jankeskie uczelnie były no, na pierwszym miejscu, a jak słusznie zauważył profesor Adam Wielomski, kryterium tu nie jest poziom, a ilość publikacji w języku angielskim de facto, bo gdyby to była, kryterium było takie, że w innych językach, czy to portugalskim, czy to japońskim, no to portugalskie czy japońskie uczelnie byłyby na pierwszym miejscu, czy brazylijskie. Więc to pokazuje, że idzie to w kierunku próby zawładnięcia rządami dusz na wszystkich poziomach sterowania, czy to w propagandzie, w nauce, w kulturze, oczywiście w polityce, no i w ekonomii. Przecież neoliberalizm króluje, czy to w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, czy w Unii Europejskiej. Ten sam model gospodarczy króluje, czyli dyktatura koncernów nad klasą średnią. Czy możemy porównać rolę, jaką pełniła w tej okupacji amerykańskiej w Europie społeczność żydowska? Chodzi mi zarówno o diasporę żydowską na całym świecie, bardzo silną w Stanach Zjednoczonych, ale także syjonistów, którzy wiadomo, jeszcze w 1943-1944 roku nie było państwa Izrael, a ono się pojawiło po kilku latach, ale już te wpływy syjonistyczne były mocne. Przykładem na to była dezercja dużej grupy żołnierzy z drugiego korpusu generała Andersa, między innymi Mieczysław Biegun, czyli Menachem Begin, zdezerterował na terenie Palestyny i mój dziadek wtedy służył w 5. Kresowej Dywizji Piechoty, mówi, że jak się obudzili rano, okazało się, że znaczna część, może nawet kilkanaście procent
stanu jego kompanii, tych oddziałów w dywizji była już nieobecna. To byli ci Żydzi polscy, którzy nagle zdezerterowali i zasilili te terrorystyczne głównie organizacje żydowskie, które walczyły zarówno przeciwko Arabom, jak i Anglikom na terenie Palestyny. Tak. Trzeba tutaj taki wątek jeszcze dopowiedzieć, że Hagana, ta organizacja, z której paramilitarna, z której wywodzi się Kachał, ta Armia Izraela, była szkolona w 1939 na kilku kursach w Andrychowie, między innymi na ziemi bielskiej i według algorytmów wojska i regulaminu Wojska Polskiego. I proszę sobie wyobrazić, że nawet te materiały wybuchowe, których użyto do wysadzenia tego hotelu z oficerami brytyjskimi, zostały opracowane według standardów Wojska Polskiego. Więc możemy powiedzieć, że w ten sposób oto Żydzi się zemścili tutaj za Polskę, tak żartobliwie, za zdradę Anglików, ale no oczywiście to możemy tylko sobie tak żartować. Natomiast oczywiście no Izrael jest takim nieoficjalnym 51. stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i polityka, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jest podporządkowana Bliskiemu Wschodowi, czyli projektowanej hegemonii Izraela na Bliskim Wschodzie. Także taki korpus NATO południowej Europy jest także przystosowany do pomocy Izraelowi w razie wojny z tymi większymi państwami arabskimi. Nie odbyło się to w wojnie sześciodniowej, wcześniejszych wojnach czy w wojnie Jom Kippur, natomiast logistycznie Izrael był zawsze wspierany i oczywiście no, wpływy syjonistycznych polityków na decyzje NATO, zwłaszcza po roku 2001, no, są już oficjalne wręcz. Warto powiedzieć, że polska dwójka, która szkoliła w Andrychowie bojowników Hagany, robili to w potajemny sposób, ponieważ mieliśmy przecież podpisane układy z Wielką Brytanią, a wiadomo było, że ci bojownicy bynajmniej nie będą przyjaciółmi Wielkiej Brytanii w Palestynie, dlatego było to robione dyskretnie i po cichu. Szkolenie było bardzo dobre, Haganę szkolili Polacy, na przykład z kolei marynarkę wojenną przyszłą izraelską szkolili Włosi w bazach wojskowych, w bazach marynarki wojennej faszystowskich Włoch. Szkoliły się oddziały późniejszych marynarzy i oficerów marynarki wojennej Izraela. Oczywiście summa summarum to trzeba powiedzieć, że Izrael prowadził bardzo zręczną politykę, bo w latach 40. Zaczynała się już zimna wojna, w drugiej połowie lat 40. Izraelowi zależało na dwóch sprawach. Po pierwsze, na pieniądzach, które mogli uzyskać ze Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie zależało im na potencjale ludzkim, czyli tych Żydach, którzy ocaleli z Holokaustu. I tu z kolei chodziło im o utrzymywanie dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim. I był taki czas, kiedy Izrael bardzo zręcznie balansował pomiędzy tym rezerwuarem żydowskim, głównie w Polsce, w Rumunii, na terenach Związku Radzieckiego czy w Czechach, w Czechosłowacji raczej, a tym, że już coraz bardziej antyradzieckie Stany Zjednoczone miały to wszystko finansować. To była bardzo zręczna polityka. Ja może od razu polecę ciekawą książkę, która wyszła bardzo dawno temu, bo 30 lat temu, ale jest cały czas aktualna, a co więcej jest do nabycia w cep-sklep.pl. Książka Andrew i Leslie Cockburnów, Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael.
Moim zdaniem to jest bardzo wartościowa książka, nadal aktualna. Ona opisuje od lat 40. do lat 90. historię, bo wtedy została w latach 90. wydana. Bardzo tą książkę polecam do nabycia w cep-sklep.pl. Wiele ciekawych spraw. No tam nie wszystko tak na początku się idealnie układało między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, ale to właśnie polegało na tym, że głównie ci, którzy budowali Izrael, bynajmniej nie byli zza Atlantyku, tylko byli z Europy Środkowo-Wschodniej. I tam pewne animozje między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi były, natomiast zostały, jak to się mówi, przezwyciężone. No przede wszystkim pieniądze amerykańskie pozwoliły zasypać te różne nieporozumienia i jak już ściągnięto wszystkich, których się dało ściągnąć od 1948 aż do 1968 roku do Izraela, to w zasadzie zainteresowanie jakąś bliższą współpracą z Europą Środkowo-Wschodnią spadło, chociaż najwięcej broni w latach 40. i bez personelu wojskowego i wsparcia wojskowego szło przez Czechosłowację, przez czeską Pragę. To były całe mosty lotnicze, gdzie przerzucano wiele ton uzbrojenia i różnych materiałów wojskowych. Zgadza się. Jeszcze chce pan? Proszę, proszę. Nie, proszę bardzo. Dobrze, więc ja tutaj to rozwinę. Rzeczywiście nie tylko współpraca Stanów Zjednoczonych z Izraelem, ale od lat 60. znana jest współpraca z Niemiecką Republiką Federalną, z byłymi działaczami NSDAP i zbrodniarzami nazistowskimi, którą to znakomicie opisał generał Tadeusz Walichnowski w kilku książkach, NRF Izrael, czy NRF Izrael a Polska i innych, gdzie nawet, co w swojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL uwzględnił docent Józef Kosecki, siatki Mossadu, które rezydowały w Europie Wschodniej, zostały użyte przez Bundesnachrichtendienst za zgodą do centrali Mossadu, gdzie przybył szef BND dr Werner Marx do zrobienia rewolty w Czechosłowacji i w Polsce w roku 1968. Także no, prowadził rzeczywiście zręczną politykę ze wszystkim, co można było, ze wszystkimi i przeciwko każdemu, nie bacząc na etykę, na moralność. Przypomnę tutaj sprawa Kastnera, którą opisał nieodżałowanej pamięci redaktor Ryszard Gontarz, działacza syjonistycznego, który wydał Eichmannowi 800 tysięcy Żydów węgierskich, a później był członkiem rządu Izraela w latach jeszcze 60. No, co do tej broni z Czechosłowacji, to przypomnę, że konstrukcja legendarnego pistoletu maszynowego Uzi to tak naprawdę tkwi w czechosłowackiej konstrukcji z czeskiej zbrojowki rodem. I to jest przerobiona, nie chcę tutaj strzelić gafy, więc bodajże, nie wiem, czy nie P26, proszę mi o wybaczenie, jeśli się pomyliłem, ale jest to łatwe do sprawdzenia dzisiaj w dobie internetu. I tak, rzeczywiście Stalin, ponieważ nie miał zaufania do syjonistów, a w Czechosłowacji przecież Klement Gottwald i inni rządzili, no to nakazał Czechosłowacji zbrojenie właśnie Izraela. To się skończyło już na początku lat 50., no ale przede wszystkim technologie inżynierów i doradców wojskowych potrafili zassać do siebie i oczywiście wykorzystać to, skonsumować. Przypomnę, rok 67, wojna sześciodniowa i duża nielojalność bardzo istotnej części kadry kierowniczej Ludowego Wojska Polskiego i od tego momentu zaczęły się czystki. Wydawałoby się czystki, które miały polonizować polskie wojsko, ale one były tylko pozornie polonizujące, ponieważ jak powiedział marszałek Kulikow Albinowi Siwakowi, tak naprawdę chodziło o wzmocnienie armii Izraela, fachową kadrą z Ludowego Wojska Polskiego i to rzeczywiście się przyczyniło do tego. To też wskazuje na faktyczną działalność generała Jaruzelskiego, w którym kierunku on działał.
I te rzeczy, tak jak pan wspomniał, słusznie trzeba uwzględnić, że no, moralność, etyka w Talmudzie jest w porównaniu do etyki katolickiej jest skrajnie odmienna i oni, dla nich najważniejsze jest interes syjonizmu i grupy tej wybranej syjonistycznej kosztem nawet życia swoich rodaków. Więc mogli i współpracować ze zbrodniarzami hitlerowskimi, mogli się szkolić w ramach szkolenia marynarki wojennej w faszystowskich Włoszech, czy współpracować z Polską Dwójką, a po wojnie oskarżać Polaków o Holokaust i antysemityzm, dlatego że dostali za to pieniądze z Niemieckiej Republiki Federalnej i czołgi Leopard. W zamian przerzucili odpowiedzialność za Holokaust z Niemców na Polaków. No właśnie, jednym z przykładów tej okupacji amerykańskiej w Europie oraz współdziałania w tej sprawie z Niemcami był wykład, który był wygłaszany przez profesora Grabowskiego w Warszawie i który został przerwany po 10 minutach przez Grzegorza Brauna. No bo wiadomo, że celem tego wykładu było przerzucenie odpowiedzialności za Holokaust na Polaków, a zrzucenie tego odium z Niemiec, dlatego to się odbywało w Niemieckim Instytucie Historycznym. Czy pan uważa, że Grzegorz Braun postąpił słusznie, ponieważ nie ma tutaj jednoznacznej oceny. Niektóre osoby krytykują Grzegorza Brauna za tą akcję, gdzie, jak on to nazwał, zdezaktywował no, mikrofon i kolumny, ażeby ten wykład nie mógł się dalej odbywać. Jak pan ocenia to wydarzenie w Instytucie Niemieckiej Historii w Warszawie? No, uważam, że było to zaognienie sytuacji, należało to zrobić w inny sposób. Tutaj zgadzam się z Magdaleną Ziętek-Bielomską. Należało zrobić kontrwykład i pokazać właśnie na niemieckie inspiracje Grabowskiego i Engel-Kingboni i wskazać źródło ich finansowania, bo to jest tak naprawdę nietrudne do udowodnienia. I w ten sposób to tylko mając przeciwko sobie no, media głównego ścieku, jak on to uważa, no to tylko zaognił sytuację, pokazał, jacy tak zwani polscy antysemici są brutalni, bezwzględni. Należało zrobić drugi wykład obok i wykazać przy pomocy właśnie kamer antysystemowych, gdzie mamy dostęp do coraz większych mediów internetowych, kim są Grabowski, Engel, Kingboni, czy Jan Tomasz Gross, którzy za niemieckie pieniądze właśnie od dawna działają i należałoby właśnie wskazać, że to jest kontynuacja tego, co wymyślił Alfred Benziger, szef komórki BND, żeby stworzyć termin polskie obozy koncentracyjne, że to jest po prostu niemiecka agentura, która działa na rzecz właśnie interesów niemieckich, żeby oczernić Polskę i Polaków. Więc metoda była nietrafna, należało właśnie pokazać w inny sposób to. No, tutaj się nie zgodzę z panią Wielomską, bo moim zdaniem czas jak gdyby dyskusji z takimi osobami jak Grabowski to się skończył. Dzisiaj na ten temat rozmawiałem na przykład z Mateuszem Piskorskim i tak dalej. No po prostu to nie są ludzie, którzy chcą dyskutować, a dopuszczanie do propagowania ich treści no raczej jest no niewskazane. Dlatego no byłem uczestnikiem tych wydarzeń, kręciłem film. Wydaje mi się, że Grzegorz Braun w sposób spokojny i godny się zachował, nie dał się sprowokować. Po prostu chodziło mu, żeby przerwać to spotkanie i zrobił to skutecznie. I akurat tu mam inną
na ten temat, jak gdyby Ja nie mówię o dyskusji z Grabowskim i innymi, bo to w ogóle nie jest przedmiotem naszej rozmowy, bo ja się w pełni zgadzam z tymi ludźmi, nie ma o czym dyskutować. To powinien dyskutować z nimi raczej prokurator i kontrwywiad, gdyby coś takiego istniało. Ja się w pełni zgadzam. Chodziło mi o to, żeby zrobić kontrwystawę, kontrwykład i pokazać w sali obok gdzieś, czy nawet na ulicy, i pokazać ich inspiracje, nagrać to i pokazać, jak ci ludzie działają, w czyim interesie. Tylko o to mi chodziło. Natomiast używanie, no, jakby nie powiedzieć, no, jakiejś siły fizycznej, mniejszej, większej, to tylko rozjuszy tych wrogów Polski, bo oni to tak zmontują, zmanipulują, że pokażą, że o, antysemici są jak neandertalczycy, nawet nie chcą naukowcom dojść do głosu. Więc uważam, że właśnie należało zrobić kontrwykład i wskazać ich powiązania. I tylko tyle, bo oczywiście nie ma mowy o dyskusji z takimi ludźmi. To są ludzie opłacani, załgani, wyszkoleni odpowiednio, nasłani tutaj, fałszywe, wykreowane autorytety, niekompetentne, których kłamliwe tezy już wielokrotnie obalano. No właśnie. Jednak jak się patrzy na przykład na notowania przedwyborcze, to akcja, ta interwencja poselska Grzegorza Brauna w Instytucie Niemieckiej Historii przysporzyła Konfederacji podwojenie notowań, bo tydzień temu przed tą akcją te były na poziomie 6-7%, teraz są ponad 13%, czyli jak gdyby Grzegorz Braun, który wcale nie ma poparcia wielu innych działaczy i innych partii w ramach Konfederacji, mimo wszystko przysporzył tej Konfederacji, nawet tym, którzy mają dystans do jego interwencji poselskiej, dodatkowych notowań. To jest pewien paradoks. Jak pan w ogóle ocenia szansę Konfederacji na jakiś dobry wynik w wyborach w tym roku? No, pytanie, czy wybory się odbędą w ogóle, to jest raz, bo wie pan, ostatnie 3,5 roku pokazało, że system jest zdolny do, reżim jest zdolny do wszystkich różnych posunięć, także nie wykluczałbym wprowadzenia stanu wojennego wyjątkowego. Nie wiadomo, czy wybory by się wtedy odbyły. To jest raz. Dwa, no to reakcje wyborców są impulsywne, później to wszystko może spaść. Pamiętajmy, że mamy czerwiec, a wybory się, jeśli odbyłyby się, załóżmy ten optymistyczny scenariusz, no to nie wcześniej jak w październiku, listopadzie, czy to do października, listopada, przy tej nawałnicy propagandowej te 13% się utrzyma? No, to jest, o to jest pytanie, więc tu należałoby patrzeć na to, czy taka ofensywa Konfederacji się pogłębi, czy po prostu spełznie na niczym i wrócą do tych swoich 5, 6, 7%. Ja jeszcze raz mówię, lepiej było wskazać właśnie powiązania i wejście z ulotkami do, po zrobieniu własnej konferencji i pokazaniu przy kamerach, kim są Grabowski, Engelking, Boni czy Gross, za jakie pieniądze działają, a także no jak Gross na przykład sypał swoich kolegów, Michnika i innych w roku 68. To też pokazuje, jak to środowisko jest zinfiltrowane przez różne służby, nie tylko krajowe, ale oczywiście przede wszystkim te zagraniczne. Myślę, że na dzisiaj to chyba będziemy powoli kończyli. Omówiliśmy główne te wątki związane z 79. rocznicą D-Day'a i rozpoczęcia jankeskiej okupacji Europy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Marcin Hagmajer. Dziękuję bardzo, Panie Marcinie. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze filmy umieszczamy w kilku miejscach i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, CDA, VK, na Facebooku.
Wszędzie tam znajdą państwo wszystkie, albo co najmniej większość naszych filmów. Dziękuję bardzo państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i rozwijać naszą działalność. Prosimy, żeby to wsparcie trwało dalej, ponieważ nasze cele statutowe, edukacja, media, wydawnictwa, no wymagają stale jakichś środków, więc nie wiem, 5-10 zł miesięcznie, jeżeli państwo by wpłacali, to może bardzo nam pomóc w naszej dalszej działalności. I zachęcam do zakupu książek w naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a w niej różne książki naszego i zaprzyjaźnionych z nami wydawnictw. Już pokazywałem książkę Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael, bardzo ciekawa pozycja. Polecam książki w serii Biblioteczka Myśli Polskiej. Tu pod ręką mam akurat książkę Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. Polecam książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który był kiedyś ambasadorem w Syrii. Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Cudze Ręce. To jest jedna z tych książek. Druga, która jest dostępna w cep-sklep.pl, to Polska czy Polin. Polecam książkę doktora nauk medycznych, ojca Janina Jacka Norkowskiego, Człowiek umiera tylko raz. To jest bardzo ważny głos w dyskusji na temat śmierci mózgowej, na temat handlu ludzkimi organami. Bardzo, bardzo ważna pozycja. Polecam książkę Krystiana Jachacego, Rewolucja peryferii. To jest zarówno o sprawach ustrojowych, demograficznych, ekonomicznych. Myślę, że bardzo wiele ciekawych uwag tego autora, który zdaje się, że szykuje już drugą, kolejną książkę. Polecam też książki Henryka Pająka. Książki antywojenne to Na wschodzie bez zmian oraz Apokalipsa bliżej niż sądzicie, a także kilka innych tytułów, które są, staramy się, żeby były stale obecne w naszej ofercie. Ostatnio przeprowadzałem też wywiady ze Stanisławem Tymińskim, więc polecam jego książki, tą najsłynniejszą sprzed 30 lat, Święte Psy. On z tą książką przyjechał na wybory, gdzie wszedł do drugiej tury przeciwko Lechowi Wałęsie w roku 1990, ale myślę, że ciekawa pozycja. I druga książka sprzed 10 lat, czyli już 20 lat później, Przyczynek do wolności, Stanisław Tymiński. Również myślę, książka godna uwagi. Tu już są pewne przemyślenia po tej kampanii wyborczej w roku 90. Polecam książki wydane przez nas. Seria Jedynie Prawda jest ciekawa. To są materiały z konferencji historycznych, które organizowało Centrum Edukacyjne Polska, Centrum Edukacyjne Powiśle. Są tam trzy książki o kulisach II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce, dwie książki o Piłsudskim i sanacji, jedna książka o Kresach Wschodnich, a także książka o Bolesławie Piaseckim od wodza Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga do przewodniczącego PAX. I tutaj w tej książce znajdą państwo również tekst właśnie pana Marcina Wagmajera. W druku jest w tej chwili książka z kolejnej konferencji historycznej, która dotyczyła Jędrzeja Giertycha. Myślę, że w ciągu kilku tygodni ta książka będzie już w sprzedaży. No i książki w serii Gorące Tematy, dwie najbardziej popularne, Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, francuski autor Pierre de Villemarais, a także Hitler założycielem Izraela, niemiecki autor Henneke Karne, czyli książki no, związane z tym okresem, o którym byśmy mówili, inwazji amerykańskiej, jankowskiej na Europę, rozpoczęcia tej trwającej do dzisiaj okupacji Europy przez Amerykanów, a także związane z powstaniem państwa Izrael.
w roku 1948. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, polecam książki, polecam nasze filmy i dziękuję bardzo za darowizny, które są nieodzownym wsparciem naszej dalszej działalności. Wszystkiego dobrego, do widzenia, z Panem Bogiem.